Thank you so much for coming today. Dziękuję za przybycie dzisiaj. Tytuł mojego wystąpienia jest błędny. Faults of the Future of Programmable Money to tylko ogólny tytuł każdej wypowiedzi, którą wygłaszam, a następnie zmieniam go tuż przed wejściem na scenę. To tylko improwizacja, ludzie. Będę mówił o uniwersalnych, podstawowych finansach. To jest temat mojego dzisiejszego wystąpienia. W tej chwili znajdujemy się na rozdrożu. Prowadzimy wielką debatę na temat przyszłości kryptowaluty i finansów. Wiele osób wyraża bardzo silne opinie, również ja sam. Tłem dla tego wszystkiego są ludzie, którzy nie są w tym pokoju i nigdy nie będą w takim pokoju jak ten. W 2013 roku po raz pierwszy odwiedziłem piękny kraj, Argentynę, i wygłosiłem przemówienie w Buenos Aires. To całkowicie zmieniło kierunek i trajektorię mojego zaangażowania w Bitcoin i otwarte blockchainy. Po raz pierwszy nie musiałem tłumaczyć, dlaczego wybrać Bitcoina, otwarte blockchainy i wolność w finansach. Wszystkich interesowało tylko jedno pytanie. Jak mam się teraz zaangażować? Ponieważ dlaczego jest już oczywiste dla ludzi z Argentyny. Ktoś przyszedł do mnie na konferencję i powiedział: zainspirowałeś mnie dzisiaj. Byłem prawie zbyt przerażony, by przejść na tę konferencję. Boję się, co może się stać, jeśli nasz rząd znów się zmieni. Moi dziadkowie zostali porwani przez poprzedni reżim. Nie widzieliśmy ich od miesięcy i myśleliśmy, że zostali wyrzuceni z samolotu. Pomyśl o tym przez chwilę. Kiedy mówimy o włączeniu finansowym, mówimy o być albo nie być w systemie bankowym. Ale nie mamy pojęcia z naszej pozycji przywilejów, co to naprawdę oznacza. To mnie zaszokowało. Taką rozmowę prowadzę co rok, odkąd zacząłem pracować w tej przestrzeni. Ludzie przyjdą do mnie i powiedzą: słucham cię, bo to też jest moja historia. Co to znaczy być nieposiadającym rachunku bankowego? Bank Światowy definiuje niebankowych jako 2,5 miliarda ludzi, którzy nie mają absolutnie żadnego dostępu do usług finansowych i żyją w społeczeństwach opartych na gotówce. Dogodnie liczą tylko głowy gospodarstw domowych. Małżonkowie i dzieci są nieistotne w tej kalkulacji. Liczą się tylko główni zarabiający. Wiemy jednak, że w ogromnej większości świata codzienne wydatki gospodarstw domowych są kontrolowane przez kobiety, ale nie są one liczone jako głowa gospodarstwa domowego. Niebankowość to nie tylko życie w społeczeństwie opartym na gotówce. Być niebankowym to brak łączności ze światem. Brak możliwości uczestniczenia w handlu, brak możliwości znalezienia pracy i znalezienia ludzi, którzy chcą skorzystać z Twoich usług. By zbudować przyszłość dla swoich dzieci, należy je skazać na ubóstwo. Kiedy patrzymy na te warunki, myślimy: nie mają pieniędzy, dlatego nie są bankowi. Błąd. Duży błąd. Nie mają dostępu, dokumentów ani umiejętności czytania i pisania niezbędnych do wypełniania formularza zgłoszeniowego. Czasami nawet nie mają ubrań, butów czy wyglądu, aby móc wejść do banku bez wyrzucenia przez ochroniarza. To właśnie oznacza bycie nieposiadającym rachunku bankowego. Co to oznacza? Prowadzi to do ogromnego ubóstwa na całym świecie, abyśmy mogli trwać w tym drobnomieszczańskim, burżuazyjnym pomyśle, że dopóki każdy uczestnik musi udowodnić swoją tożsamość, możemy śledzić każdą transakcję poprzez ten system nadzoru i położyć kres przestępczości. Wierząc w tę fałszywą ideę bezpieczeństwa przez totalitarną kontrolę, skazujemy miliardy ludzi na ubóstwo. Nie tylko 2,5 miliarda, wiele więcej. Mówimy o włączeniu finansowym z perspektywy bogatego i uprzywilejowanego świata, w którym żyjemy.
Świat, w którym żyję. Jako obywatel amerykański mogę nie tylko tworzyć konto bankowe, ale także handlować wieloma walutami. Bez ograniczeń i mieć dostęp do możliwości inwestycyjnych na całym świecie. Kapitał, płynność i kredyt. Stabilna waluta, która nie zniszczy się z dnia na dzień, zabierając ze sobą całe moje oszczędności. Miejmy nadzieję, że większość czasu instytucje, które nie kradną aktywnie moich pieniędzy, lub szybko niszczą walutę, by spłacić swój dług poprzez hiperinflację, prowadząc do załamania finansowego. Ilu ludzi tak ma? Prawdopodobnie wszyscy w tym pokoju. Ale jeśli policzyć ludzi na całym świecie, którzy mają dostęp do tego poziomu usług finansowych, to może być 1,5 miliarda ludzi. Po roku 2013, dlatego zacząłem mówić głośno i zdecydowanie, chodzi o pozostałe 6 miliardów. To właśnie oznacza włączenie finansowe. Nasz system regulacyjny aktywnie wyklucza ludzi ze świata finansów. Wreszcie doszliśmy do punktu, w którym dostęp do podstawowych usług finansowych jest przywilejem. Przeciętny człowiek musi zatańczyć, aby udowodnić swoją wartość przed bankierem, wypełniając stosy dokumentów i formularzy zgłoszeniowych, aby otrzymać przywilej usług finansowych. Potępiamy nawet gotówkę. Ostateczny mechanizm peer-to-peer, anonimowy, zamienny, który od tysiącleci zapewnia wszystkim podstawowe usługi finansowe. Gotówka ma jedną fatalną wadę, która nie polega na tym, że jest anonimowa. To jej największa cecha. Nie chodzi o to, że mogą z niego korzystać przestępcy, ponieważ prawdziwi przestępcy otrzymują licencję bankową i oszukują ludzi przez miliony. Jest ona dostępna dla każdego bez konieczności weryfikacji. Jest to otwarty, przejrzysty, neutralny, weryfikowalny, oparty na zasadzie peer-to-peer system transakcyjny. Ale jej największą słabością jest to, że jest ograniczona geografią i lokalizacją. Nie ma wystarczająco dużego zasięgu i skali. Teraz mamy nową formę gotówki cyfrowej, która jest również otwarta, neutralna, weryfikowalna, niewybaczalna i możliwa do przetransportowania. Ten jest również bezgraniczny, odporny na cenzurę i może być używany nawet wtedy, gdy rząd tego nie chce. Nie wymaga ona pozwoleń ani tożsamości. Może być używany wszędzie na świecie, przez kogokolwiek zechce, po prostu pobierając oprogramowanie na dowolne urządzenie komputerowe, na które może sobie pozwolić. To jest prawdziwa rewolucja. Podczas gdy toczą się nasze mało uprzywilejowane dyskusje na temat tego, czy powinniśmy regulować kryptowaluty, w jakim stopniu powinniśmy regulować kryptowaluty i kto powinien je regulować, pieprzyć to. Kryptowaluty polegają na zapewnieniu powszechnego dostępu do podstawowych środków finansowych każdemu, kto ich potrzebuje na całym świecie, niezależnie od tego, czy nam się to podoba, czy nie. Co ludzie zrobią z uniwersalnym, podstawowym finansowaniem? Zrobią z gotówką to, co zrobili dla tysiąclecia. Zbudują przyszłość dla swoich dzieci. Jesteśmy sparaliżowani strachem z powodu kilku złych aktorów. Ślepi na fakt, że najgorsi aktorzy mają przywileje państwowe i poparcie, połączone z agencjami wywiadowczymi w ramach mechanizmów kapitalizmu nadzoru. Inside the surveillance capitalism mechanism
Finansują oni dyktatorów i baronów narkotykowych na całym świecie naszymi pieniędzmi z podatków w wysokości trylionów dolarów. Prawdziwy terroryzm i finansowanie handlu narkotykami nie ma miejsca w gotówce ani w kryptowalucie. Dzieje się to poprzez miliony baryłek ropy naftowej i przelewów bankowych w dolarach amerykańskich, przez banki, które są nieustannie łapane. Zapłacą grzywnę, która jest warta ułamek ich zysków i dziesiątki tysięcy ofiar śmiertelnych, do których się przyczynili. Ani jedna osoba nie trafia do więzienia. Niektórzy ludzie nadal mają śmiałość powiedzieć, że musimy skończyć z gotówką, aby powstrzymać przestępczość. Jakże wspaniale, wspaniałomyślny pomysł. W Stanach Zjednoczonych około 18% ludności nie ma dostępu do usług bankowych. To 60 milionów ludzi. Kiedyś, kiedy recytowałem ten fakt na konferencji bankowej, pewna kobieta z banku podniosła rękę i zapytała, dlaczego mielibyśmy dawać rachunki bankowe nielegalnym osobom? To mrożące krew w żyłach pytanie, które należy zadać, ale proszę pozwolić mi przetłumaczyć je na słowa, które będą miały większy wpływ. Ci ludzie nie zasługują na przywilej włączenia finansowego. Kiedy twój sąsiad mówi, ci ludzie nie należą do naszego sąsiedztwa, może cię to przerazić. Nagle zdajesz sobie sprawę, że mieszkasz obok bigota. Świra. Ale kiedy ten regulator bankowy zapytał, dlaczego mamy dawać rachunki bankowe nielegalnym osobom, spokojnie odpowiedziałem, nie powinieneś, będziemy. Na ostatniej konferencji, na której byłem obecny, po tym jak wygłosiłem przemówienie potępiające brak bezpieczeństwa i włączenie finansowe, podszedł do mnie młody mężczyzna po 20 i powiedział, to naprawdę przemawia do mojej osobistej historii. Mieszkał w rozwiniętych krajach zachodnich przez ostatnie 15 lat i nie był w stanie otworzyć konta bankowego. Za każdym razem, gdy zapisuję w aplikacji swoje imię i miejsce urodzenia, proces już się zakończył. Urodziłem się w Iranie. Nie wybrałem tego. Nie zrobiłem nic złego. Mam pracę i płacę podatki. Chcę tylko zdeponować wypłatę i kupić artykuły spożywcze. Od 15 lat nie jestem w stanie tego zrobić. To jest twarz osoby nieposiadającej rachunku bankowego. Oni chodzą po ulicach wokół ciebie, w tym mieście przywilejów, niezależnej dzielnicy Londynu, kupionej i opłaconej przez korporacje bankowe. Ta enklawa jest Watykanem kapitalizmu, miastem w mieście. Niewidzialni ludzie, tacy jak dozorcy i specjaliści od usług, którzy robią kanapki, którzy nie mają konta bankowego. Muszą zabrać wypłatę gotówki do różnych miejsc w celu otrzymania pożyczki na spłatę. Może akceptują czeki lub inne formy płatności, których nie mogą zdeponować. Opłata wynosi 10 do 30%, aby wysłać pieniądze do domu, do swoich bliskich, by wystarczyło na podstawowy tryb życia. To są osoby nieposiadające rachunku bankowego, tutaj, w tym mieście. Nie wyobrażaj sobie wielkich mas ludzi w Afryce, Ameryce Południowej czy Azji Południowo-Wschodniej. Oczywiście oni nie mają dostępu do bankowości. Ale pozbawieni systemu bankowego ludzie są tutaj. To są twoi sąsiedzi. Są oni zmuszeni do życia w takiej sytuacji,
abyśmy mogli nadal wierzyć w iluzję, że bezpieczeństwo wynika z totalitarnego nadzoru. Ta właśnie konferencja jest sponsorowana przez firmę, która rozprzestrzenia się wokół milionów dolarów na marketing dla narzędzi nadzoru. Promują i rozwijają najnowszy stan techniki. Wszyscy macie ich nazwę na przepinkach. Spójrzcie w dół i sprawdźcie to. Firma ta udostępnia i sprzedaje twoje dane innym firmom, które następnie przetwarzają je agencjom wywiadowczym. Ten piękny nadzór w końcu dociera do jakiegoś reżimu, który lubi rozcinać ciała dziennikarzy piłami ręcznymi. Nie oszukuj się. Nie jest możliwe oddzielenie swojego stanowiska w firmie tego typu od moralnych konsekwencji swoich działań. Mówię wam wszystkim, kiedy zatrudniacie ludzi i widzicie taką firmę w ich życiorysie, tak jak gdybym widział takie firmy jak General Dynamics, Raytheon i Lockheed Martin. Jeśli pracowali dla jakiejkolwiek firmy w naszej przestrzeni, która aktywnie poszukuje technologii nadzoru i sprzedaje nasze dane oferentowi oferującemu najwyższą cenę, ogłosili bankructwo moralne. Jeśli ogłosisz upadłość moralną, powinieneś spędzić co najmniej 7 lat walcząc o pracę i będąc przesłuchiwanym w sprawie swojej etyki. Tak jak biedni ludzie są zmuszeni spędzić 7 lat, próbując udowodnić bankierowi, że zasługują na przywilej bankowości. Musimy dokonać głębokich wyborów moralnych. Stoimy teraz na rozdrożu. Światowe rządy próbują zlikwidować gotówkę, ostatnią linię życia, która pozostaje dla miliardów biednych ludzi. Nie dlatego, że nie pracują. Pracują ciężej niż my wszyscy. Nie dlatego, że na to nie zasługują. Wynika to z tego, gdzie się urodzili, z braku dokumentów lub umiejętności czytania i pisania oraz z tego, jak wyglądają. W Arabii Saudyjskiej kobiety nie mogą posiadać własności i rachunków bankowych. Tak jest w półtuzinie krajów na całym świecie. Patrzymy na to i mówimy: wstydź się, to niemoralne, to jest obrzydliwe. Potem odwracamy się i robimy to samo imigrantom w tym kraju. I mój kraj. Jestem po części Brytyjczykiem, po części Amerykaninem. Muszę przeprosić dziesiątki krajów na całym świecie, gdy tylko przyjadę. Wiem w głębi serca, że za każdym razem, gdy płacę podatki, zabijam tysiące ludzi przez pełnomocnika. Nadal płacę, bo pomagam też ludziom zasiłkami. Kiedy dokonujemy tych moralnych wyborów, musimy zrozumieć, że nadzór nigdy nie powstrzymał przestępczości. Nadzór jest licencją, która daje kontrolę ludziom na szczycie systemu. Będą popełniać zbrodnie, najgorsze zbrodnie. Wiem, że Wielka Brytania nie używa systemu metrycznego, więc mega to prefiks, którego używamy dla milionów. Na przykład mega przestępstwo to sytuacja, w której oszukańczo zamkniesz milion domów i nie pójdziesz do więzienia. Prowadzimy nadzór i analizy, aby złapać drobnych dealerów narkotyków sprzedających garnki za bitcoina. Ale kto bada działania Lockheed Martin? Banki zajmujące się praniem brudnych pieniędzy? Nikt. Wiesz dlaczego? Żaden z nich nigdy nie pójdzie do więzienia. Regulatorzy są całkowicie skorumpowani. Jest to system kontrolowania wszystkich finansów z góry, z dźwigniami władzy, nad życiem milionów i miliardów ludzi, odcinając całe kraje, ponieważ są one pod sankcjami. Nie są wystarczająco uprzywilejowani, nie są ludźmi wystarczającymi do uzyskania usług finansowych. Zgadnij, kogo ten system przyciąga. Jeśli budujecie dźwignię władzy w ten sposób, najgorsi socjopaci w naszym społeczeństwie są przyciągani, jak muchy do gówna. Złapią te dźwignie władzy i zniszczą wszystkie wasze wolności tak szybko, jak to możliwe. Zbudowaliśmy społeczeństwa, w których jeden zły wybór może być ostatnim wyborem.
Jeśli mi nie wierzysz, spójrz na to, co się wydarzyło w Turcji, Rosji i Wenezueli, niszcząc każdego dnia miliardy ludzi na całym świecie. Pozwolę sobie zakończyć pozytywną uwagą, ponieważ prawdopodobnie jesteście trochę przerażeni tym wszystkim. Powinniście być. To poważna sprawa. Istnieją otwarte, publiczne, bezgraniczne, przejrzyste, neutralne, odporne na cenzurę i prywatne kryptowaluty. Nie będą one regulowane. Nie mogą być. Nie przez komitety, tylko przez matematykę i algorytmy. Zapewniają pewność, programowalną ochronę konsumentów i zarządzanie reputacją. Zapewniają one dostęp bez tożsamości. W końcu dadzą miliardy ludziom nie tylko konto bankowe w kieszeni, ale i bank. Będą one demokratyzować funkcje bankowości jako aplikacje, do których każdy może uzyskać dostęp bez weryfikacji. Są one wstępnie sprawdzane poprzez wyrażenie zgody na pobieranie oprogramowania, które jest zgodne z zasadami konsensusu. Jest to jedyna weryfikacja wymagana w tych systemach. Ale nie powinniśmy na to pozwalać. My pozwoliliśmy. Ale nie możemy pozwolić, by ludzie dokonywali anonimowych transakcji. Oni będą je robić. Ale musimy to uregulować. Nie możesz i nie zrobisz tego. 6 miliardów ludzi tego potrzebuje. Nie masz ani autorytetu moralnego, ani praktycznej zdolności do stanięcia im na drodze. Nie możesz stanąć na drodze największej rewolucji w usługach finansowych w ciągu 3 stuleci. Powszechny dostęp do źródeł bankowości. Dziękuję. Czytał Zdzisław Dyrman dla Polskiej Loży Bitcoinowej.